Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Szydłowo, od kilku tygodni zmagamy się z dotychczas nieznanym przeciwnikiem. Kiedy kilka miesięcy temu z chińskiego miasta Wuhan wyciekł wirus nazwany COVID-19, nikt nie przypuszczał wtedy, że osiągnie on wymiar globalny. Z wymiaru globalnego przechodzimy do wymiaru lokalnego. Gmina Szydłowo od samego początku była zaangażowana w walkę z koronawirusem i wykonywanie zaleceń, które do nas płynęły. Od 12 marca, zgodnie z zaleceniem władz oświatowych, wprowadzono ograniczenia w dostępie do szkół i przedszkoli. 16 marca zamknięto placówki, a od 25 marca wprowadzono zdalne nauczanie. O tym, jak wygląda obecnie praca szkoły, mówi dyrektor szkoły podstawowej w Szydłowie, Wiktor Gawrylczuk. Prowadzimy nauczanie zdalne z dzieciakami. Korzystamy generalnie ze dziennika, ale również z materiałów dostępnych ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwłaszcza z platformy edukacyjnej, podręczniki. Posiłkujemy się wieloma rzeczami. Od 16 marca wprowadzono ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Upowszechniania Kultury. Opracowano plan ciągłości działania o utrudnieniach dla mieszkańców oraz organizacji pracy Urzędu Gminy. Sekretarz gminy Iwona Mazur. Drzwi budynku urzędu są zamknięte, czyli mieszkaniec nie ma możliwości osobistego załatwienia spraw. Pisma może złożyć w skrzynce podawczej, która jest przed budynkiem urzędu, lub elektronicznie. Oto możliwości kontaktu elektronicznego z urzędem. Jak mówi sekretarz, pracownicy urzędu zostali podzieleni na dwie grupy pracujące naprzemiennie. 2 dni w urzędzie i 2 dni zdalnie. Pracownicy pracujący zdalnie mają dostęp do poczty służbowej, mają możliwość przygotowania dokumentów i pism. Pracownicy pracujący w urzędzie muszą przestrzegać szczególnych zasad higieny. Po wejściu do budynku pracownicy mają obowiązek dezynfekować dłonie, mają możliwość pobrania rękawiczek i również mają obowiązek dokonania pomiaru temperatury. W Urzędzie Stanu Cywilnego można załatwić w tym momencie wszystkie sprawy wykorzystujące do tego ePUAP lub skrzynkę podawczą znajdującą się przed budynkiem. Jedynym wyjątkiem jest sporządzenie aktu zgonu. Osoba zgłaszająca zgon musi pojawić się osobiście w urzędzie. Wiodącą rolę w walce z COVID-19 wiedzie referat spraw obywatelskich. Pracownicy referatu koordynują i raportują codzienne zmagania samorządu z epidemią. Tak naprawdę cała nasza trasiła, naszego referatu jest właśnie skupiona na tym, żeby jak najszybciej, jak najwięcej przekazywać informacji dla mieszkańców gminy Szydłowo, żeby byli przygotowani do spraw związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Członkowie referatu odgrywają wiodącą rolę w gminnym zespole zarządzania kryzysowego, realizując przy tym codzienne zadania z zakresu spraw cywilnych. W związku z epidemią koronawirusa zmianom uległ sposób działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Terenowi pracownicy ośrodka pracują obecnie zdalnie, wykorzystując wszelkie możliwe środki kontaktu pośredniego, w tym telefon i e-mail. O pozostałe prace GOPS zapytaliśmy kierownika, Elżbietę Danielską-Konopacką. Klienci, tak jak było na czas, otrzymują wszystkie świadczenia z pomocy społecznej. Wszystkie są na czas wypłacane, wszystkie decyzje na bieżąco są wykonywane. Aktualnie jest możliwość, że pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad telefonicznie z klientem, a dokumenty klient może dostarczyć czy też drogą elektroniczną, czy też wykorzystując tutaj skrzynkę przed urzędem. GOPS realizuje również dodatkowe zalecenia wojewody we współpracy z pilskim oddziałem Sanepid oraz posterunkiem Policji w Szydłowie, które informują o liczbie osób przebywających w kwarantannie. Pracownicy pomocy społecznej, pracownicy socjalni mają obowiązek rozeznania sytuacji tych osób, czy te osoby, które przebywają w kwarantannie, nie potrzebują jakiejś pomocy. We współpracy z Bankiem Żywności w Pile oraz posterunkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie dostarczane są posiłki do potrzebujących. Dodatkowym wsparciem dla działań GOPS jest grupa wolontariatu utworzona przy Centrum Upowszechniania Kultury, której celem jest pomoc najbardziej potrzebującym. Jesteś osobą samotną i potrzebujesz pomocy? Gminna Grupa Wolontariatu pomoże w sprawie kontaktu z urzędem i służbami. Pomagamy przy zakupie leków, zaopatrzenia w wodę pitną, żywność, niezbędne artykuły codziennego użytku. Jeśli jesteś osobą potrzebującą pomocy, zadzwoń lub napisz do nas. Zapraszamy również chętne osoby do dołączenia do grupy wolontariatu. Naszym zadaniem jest wspieranie osób potrzebujących. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie przeniosło część działań do internetu. Więcej na ten temat dyrektor centrum Adam Lewicki. No, musieliśmy w tych ciężkich czasach, teraz w tym ciężkim czasie, wymyśleć coś nowego, co jesteśmy w stanie zrobić w sytuacji, jaka nas została.
przygotowaliśmy cykl materiałów filmowych, czyli dla dzieci czytanie bajek, dla dorosłych w okresie przedświątecznym warsztaty kulinarne, warsztaty z pisanek, warsztaty zrobienia palmy świątecznej. Wszystkie materiały można znaleźć na naszym Facebooku i na stronie Centrum Poszerzenia Kultury w internecie. Samorząd gminy Szydłowo informuje na bieżąco mieszkańców o działaniach swoich oraz władz państwowych, m.in. o założeniach tarczy antykryzysowej, o możliwościach wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców ze strony samorządu oraz wszelkich niezbędnych informacji o epidemii za pomocą strony www oraz Facebooka, gdzie znajdują się wszystkie komunikaty dotyczące pandemii. Wójt Tobiasz Wiesiołek ostrzega, iż w okresie najbliższych 2 tygodni mogą wystąpić największe zagrożenia. Wójt apeluje do wszystkich o zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć wychodzenie z domu oraz kontakty osobiste, a w maksymalnym korzystać ze środków ochrony osobistej. W chwili obecnej w gminie Szydłowo jest potwierdzony 1 przypadek zachorowania na koronawirusa. Jest to mieszkanka w średnim wieku przebywająca na kwarantannie domowej. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem, taką naszą solidarnością, zbiorową odpowiedzialnością uda się przetrwać ten trudny czas i zdławić pandemię. Jednocześnie życzę Państwu dużo zdrowia oraz gwarantuję, że będziemy Państwa na bieżąco informowali o kolejnych etapach walki z koronawirusem ze strony zarówno samorządu, jak i przedstawiania komunikatów rządowych.